Aż 73 tysiące złotych przeznaczył w tym roku powiat wałbrzyski na nagrody dla najzdolniejszych uczniów. W sumie listy gratulacyjne z rąk starosty odebrało 21 absolwentów i 37 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepszych naszych uczniów, którzy zdobywają na ogólnopolskich olimpiadach, staramy się wyróżnić m.in. stypendiami. Oni promują nasze miasto, nasz powiat, region. Mam nadzieję, że będą miło wspominali szkoły, do których chodzili. Jeśli będą chcieli tylko swoją wiedzę zdobytą na studiach przekazywać później mieszkańcom naszego powiatu, ja będę bardzo szczęśliwy. Warunkiem uzyskania stypendium starosty wałbrzyskiego za wyniki w nauce było spełnienie przez ucznia przynajmniej jednego z trzech kryteriów. Pierwsze to uzyskanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 5.0 i wzorowego zachowania. Drugie, uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz w klasyfikacji rocznej otrzymanie średniej ocen co najmniej 4.0. Bądź też uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w dowolnej dziedzinie działalności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim oraz otrzymanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 4.0. Dlaczego zawodnicy, na przykład sportowcy, startują w igrzyskach olimpijskich? Odpowiedź jest prosta. Po to, aby wygrać. Inaczej zawody nie miałyby sensu. My również stanęliśmy w szranki z własnymi słabościami, barierami, niewiarą we własne siły po to, aby je zwyciężyć i wyjść z potyczek z dumnie podniesioną głową, aby popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć: potrafię. Każdy z uczniów otrzymał stypendium w wysokości 1260 zł, wypłacane w trzech transzach po 420 zł. Łącznie kwota, jaką powiat wałbrzyski przyznał na wypłatę stypendiów, to ponad 73 tysiące złotych. Uroczyste wręczenie stypendiów poprzedzone było spektaklem w wykonaniu uczniów z pierwszego LO, adaptacją sztuki Aleksandra Fredry, pierwsza lepsza, czyli sztuka zbawienna. Pierwszą, którą spotkam, biorę za żonę. Więc wszystkie twoje słowa w tej mierze stracone, mój drogi. Ale co za myśl? Z koni. Nudzę się. Chcę się ożyć. Wskrzesić. Słowem, chcę się żenić. No i przez radę, rozsądek, słabość, punkt honoru, no nie mogę się odważyć uczynić wyboru. Ta przyjemna, powabna, ale na to głowa. Ta znowu zimna, mądra, no, tylko siebie kocha. Ta zaś ma wszystko anielskie, lecz majątku nie ma.